moi drodzy, kazania po mszy świętej będzie jeszcze jedno, bo w tajemnicy mszy świętej Ojca Pio na końcu jest umieszczone, moi drodzy, rozmyślanie męki pańskiej podczas mszy świętej. W tej tu obrobionej mszy świętej, co dzisiaj macie twarzą do lub tyłem do was, twarzą do Boga, spowiadam się Bogu na kolanach, to się mieścimy w tym znakach. I chcę wam teraz pokazać, na czym to polega tajemnica mszy świętej jako ofiary i odkupienia. My jesteśmy wychowani w herezji nad herezjami. Nagadano wam, że msza święta to uczta, Wielki Czwartek. Zniszczono całą wiarę Kościoła katolickiego prawie 20 wieków, wystarczyło 40 lat po soborze i zachowujemy się tak, jakbyśmy byli twórcami nowej religii. Parę dni temu nasz rycerz dał młodemu wikaremu tę oto książkę. Na drugi dzień jest skazanie, nasza osoba jest na mszy świętej, a ten wrzeszczy. Nie jest ważne, że nasz proboszcz wprowadza nowości, bo tu Ojciec Pio pokazuje, ile, jak zrujnowali Kościół. Ważne jest, co ty czujesz. Módlmy się za tą błądzącą kobietę, która mi dała książkę do ręki. Przyglądnijcie się, jakie herezje. Nie jest ważne, jakie nowości wprowadza ksiądz proboszcz. Dla żony nie jest ważne, że jej mąż ma kochankę. Ma matrycę. Matrycę, jak to się mówiło. Matrycę ma. Bo jego serce czuje, że dalej kocha żonę. Dzisiaj większość chłopów mówi, ja cię kocham, ale ja tamtego potrzebuję. Te młode wikary wykształtowane na czystej szkole oświecenia i modernizmu. Cogito, ergo sum. Myślę, więc jestem. Czyli wprowadzam cały czas nowości. Dziecko, ja cię kocham. Mówi matka mająca czwarte pod sercem. Ale musisz zginąć. Bo to nie jest ważne, czy ty będziesz żyło, czy nie będziesz żyło. Dla ciebie to nie ma istoty. Bo jakbyś przyszło, będzie dla nas problemem, ciężarem. Nie jest ważne, że nasz ksiądz proboszcz wprowadza nowości. Ale jest ważne, co ty czujesz w sercu. Czyli za chwilę proboszcz zrobi mszę świętą, jak w czasie rewolucji francuskiej, prostytutkę, powiedzmy półnago, przyniesie, postawi na tabernakulum i powie ludziom, oto Bóg was, młode chłopy, aż będą miaskały. Jego serce, jaką będzie czuło radość. Jesteście świadkami herezji nad herezjami. Żeby zniknął wymiar odkupienia mszy świętej, ofiary Boga, uświęcenia, nawet wyszły dyrektywy, na ołtarzach nie może być już krzyża. Przyglądnijcie się nawet tym bardziej pobożnym waszym proboszczom, jak przychodzi wizytacja, to on krzyż chowa z ołtarza. Przychodzi z kurii delegat, nie ma na ołtarzu krzyża, wszystko chowa. Dlatego teraz was poprowadzę po mszy świętej, abyście zrozumieli, że to jest Bóg w sposób bezkrwawy, w wymiarze swoim, w wymiarze nieba, swojej boskości. Pan Jezus przeżywa drogę krzyżową, cierpienie. Nasze parametry czasowe, wymiarowe nie mają nic wspólnego, moi drodzy, z parametrami nieba. Dlatego nam się to wydaje, że to niemożebne. Że Bóg nic nie przeżywa. On jest taki luzak, tak wytresowany jak współczesna młodzież. Nic ją nie ruszy. Bo ja jestem. Ja jestem, jest tak mocne, że już nikt inny nie może być. Chce nie mamy, chce nie taty, jest niczym. Bo ja jestem. Cogito ergo sum. Ja myślę, ja mam potrzeby, ja mam chcenie i to tak musi być. Dlatego przyglądnijmy się, jak pięknie we mszę świętą komponowana jest w znakach druga krzyżowa Pana Jezusa, Jego śmierć. Kiedy kapłan idzie do ołtarza, kiedy tu idę z kielichem, Chrystus idzie na modlitwę do Ojca. Czasami w czasie mszy świętej, zanim nabierzcie wprawy, to sobie korzystajcie z tej strony, abyście wiedzieli, co się dokonuje. Kapłan zaczyna mszę świętą, żegna się. Rozpoczyna się modlitwa Pana Jezusa o Ojcu.
Dlatego skoro ja uwielbiam Boga, ja nie mogę twarzą do was się modlić. Szacuję was, ale wieście, są takie same marnoty jak ja. Jesteś niczym. Nic nie możesz bez pomocy Boga. Ja też jestem tak lewy, więc jak to? Będziemy siebie nawzajem adorować? Ja mam zabiegać o to, żebyś ty poczuł w sercu jakiś smak. To jest kwestia twojego wysiłku wiary, łaski Boga, no i też mojej świętości jako kapłana. Bo modlitwą jestem w stanie cię rozłożyć na opadki. Słowem, jeśli wierzę jako kapłan, rozkładam cię, jesteś bezradny. To są czynniki niezależne od nas, Bóg daje. Jeśli robię znak krzyża twarzą do ołtarza, Pan Jezus rozpoczyna modlitwę w Ogrojcu. Kiedy, bo nasi ojcowie przez wieki zawsze na spowiedź, spowiadam się Bogu, padali na kolana. To nie jest mój wymysł, bo mówią, że nabanek zmienia. Nabanek nic nie zmienia. Nabanek jest historyk, bierze stare książki i o, kurczę, to było. Tak, o te diabły. Przekręciły. Tu wprowadziły. A dzisiaj, kiedy wszystko zburzyli, będą mówili nam, że musimy ujednolicić. Ale co ujednolicić, jak jest wszystko zburzone? Będą uciekali się do waszego serca, co czuje twoje serce. Ale kiedy powiesz nie, to ci powiedzą być posłuszny, że moje serce sumienie czuje inaczej. To wtedy mówią mi, że jestem B, bo jestem nieposłuszny. Kiedy chcą zburzyć wymiar Kościoła, to się powołują do waszego serca. A kiedy ty bronisz Kościoła, powołując się na swoje sumienie, to ci mówią, żeś jest nieposłuszny. Rozumiecie metodę krętactwa? Z każdej strony. Inaczej, czyli zaczyna się nasza spowiedź, Pan Jezus wtedy upada na twarz w Ogrojcu i poci się. On tam widzi wszystkie grzechy całego świata. U Katarzyny Emerys jest piękny, taki duży rozdział w pasji, mistyczne cierpienia Pana Jezusa z powodu Kościoła. Dlatego my w tym momencie upadamy też na kolana i żałujemy za nasze grzechy. Przywołujemy cały wymiar nieba, Matkę Bożą, Michała Archanioła, Jana Chrzciciela, apostołów, tych, którzy uwierzyli, tych, którzy się uświęcali i stali się świętymi. Dzisiaj spowiadam się Bogu, jest przekręcone, to jest sprytnie, tak poukładane, że nie ma żadnego odniesienia do nieba. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i zaraz i wam, bracia i siostry. Pomija się całą przestrzeń wymiaru ducha nadprzyrodzoności. Dlatego na naszych mszach my upadamy na kolana, na spowiadam się Bogu, bo tak, moi drodzy, czynili nasi ojcowie. Wtedy pospowiadam się Bogu, zawsze po drodze do ołtarza, teraz i całuję ołtarz. Jest to znak, że moi drodzy, w tym momencie Judasz ucałował Pana Jezusa, zdrajca, wydał go Żydom. Kiedy mamy te obrazy przed sobą, my całkowicie inaczej patrzymy na mszę świętą. I wtedy następuje ta antyfona, gdzie mówię chwała Ojcu. Jest to ta antyfona jest symbolem tego, że Pana... to w starym mszy trydenckiej na antyfonę kapłan idzie na prawą stronę do szału i wtedy jest to ruch, że Pana Jezusa prowadzą do Annasza. Bóg zaraz poprowadzi od Ogrojca do Annasza. Kiedy kapłan czyta antyfonę na wejście, czyli introit, wtedy jest moment, kiedy Chrystusa policzkują w domu Annasza. Kiedy rozpoczyna się nasze śpiewanie Panie zmiłuj się, albo Kyrie eleison, wtedy Chrystusa prowadzą do Kajfasza, a Piotr wypiera się Boga. Zapiera się. Stąd ta aklamacja Panie zmiłuj się, bo w sytuacji Piotra my co chwilę jesteśmy. I moi drodzy, następuje pierwsze Pan z wami dopiero we mszy świętej, bo Panie zmiłuj się albo pochwała, w zależności jaki jest charakter mszy świętej. Pan z wami, to w tym momencie Pan Jezus wejrzał na Piotra i Piotr nawraca się. To jest moje pierwsze odwrócenie się do was. Pan z wami. Czyli jesteście już po oczyszczeniu.
Jesteście po Panie, zmiłuj się. Wyście się nawrócili, tak jak to zrobił Piotr, czyli to Pan z wami jest jakby przeniknięcie wzrok twarzą was Boga i następuje wasze nawrócenie. Zaczyna się czytanie oracji, modlitwy, czytaniami Słowa Bożego po łacinie. To była kolekta. W tym momencie przed czytaniem Chrystusa prowadzą do Piłata. My w tym czasie dołożyliśmy jeszcze, bo to już zwyczaj od kilkunastu lat, dokładamy modlitwę do Ducha Świętego, żebyśmy pojęli, co się tu wydarzy w czytaniach, co będzie Bóg mówił. Byśmy pojęli, co Bóg do nas mówi w kazaniu. Kiedy po czytaniu, bo tam się jeszcze na prawej stronie kolekty, kapłan idzie na środek ołtarza, Chrystusa od Piłata prowadzą do Heroda. Kiedy kapłan czyta Ewangelię, Chrystusa prowadzą od Heroda do Piłata i tam następuje sąd nad Jezusem. Tu się kończy liturgia czytań. Później jak jest kazanie mszy trydenckiej, kapłan ściąga manipularz, daje na mszał, jakby msza święta jest zatrzymana w celebracji. Po kazaniu, po wierzeniu Boga, moi drodzy, następuje liturgia ofiarowania. To jest ten moment, kiedy podchodzę do kielicha i Państwo widzą, ściągam welon, żeby wybić te wszystkie misteria odkupienia. We współczesnej liturgii kapłani nie mają welonu, zniknął. Welon z kielicha zniknął, kawał blachy niesie, jakieś puszki fajansowej. Tu jest welon. Kiedy kapłan rozbiera kielich, ściągając welon, jest to obnażenie Pana Jezusa do biczowania. Czyli rozpoczyna się już zdecydowana rozprawa ze Zbawicielem. Kiedy kapłan kielich, kiedy stoi już rozebrany na kielichu, czyli bursa jest na boku, humeral jest, korporał jest rozłożony, to wtedy, moi drodzy, Chrystusa u słupa biczują. Później jest ofiarowanie, moi drodzy, chleba pańskiego, wina. Moi drodzy, używam formuły trydenckiej już od 2-3 lat. Ja sobie uświadomiłem jakość tej modlitwy, że te modlitwy ofiarowania prowadzą ku ofiarowaniu wszystkiemu Bogu. To, co byłem wychowany przez lata, to jest ukierunkowane na moje ręce, na Twój i mój żołądek. Bo przez wiele lat mówiłem: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności i pracy rąk ludzkich otrzymaliśmy chleb, owoc pracy rąk ludzkich, który Tobie ofiarujemy. Czy my ofiarujemy Boga? Ofiarujemy Syna, a nie chleb! Jakie to jest sprytne! Ani słowa o misterium, ani słowa o męce, nic. Nasze rączki, cyk, chlebu Ci, Panie, dajemy. No my wszystko mamy Bogu ofiarować. Myśli, pracę, to jest tak oczywiste. Więc zrobili taki totalny unik. Ofiarowanie to jest dowód czystej judaizacji mszy świętej. Te wszystkie inne dewiacje to jest protestantyzacja. Tak, jeśli ktoś by się pytał o charakter współczesnej mszy świętej, to jest czysty protestantyzm i judaizm. Efekt tego jest taki, że kiedy w latach 90. w Ameryce przeprowadzono badania socjologiczne nad kapłanami, nad ich przeżywaniem mszy świętej, pytanie, czy wierzysz, że Bóg jest obecny w tych świętych hostiach, 67% kapłanów powiedziało, że nie wierzą. A dane wśród ludzi sięgają 90%. Dzisiaj mało kto wierzy, że jest tam Pan Jezus. Dlatego łatwo było później wprowadzić wszystkie dewiacje. Szafarze, ty dotykasz, każdy może wziąć Pana Jezusa do chusteczki, mamusi zanieść, tak jest na zachodzie. Każdy bierze udział w profanacji i w bałwochwalstwie, bo znikł ten wymiar wiary. Czyli kiedy już kielich stoi pusty przed, moi drodzy, ofiarowaniem,
mamy Pan Jezu, Pana Jezusa biczowanego u Piłata. Po ofiarowaniu wina Bogu kapłan nakrywa palką, takim kwadratowym materiałem usztywnionym. Ten moment znaczy, że następuje cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Czyli, moi drodzy, w czasie ofiarowania mamy do czynienia z biczowaniem Pana Jezusa i cierniem ukoronowania. Gdy kapłan omywa palce, to już jest po okadzeniu, idę na bok, albo ministrant podaje, albo jak myśluję sam, to idę i wtedy omywam modlitwę, wtedy jesteśmy świadkami, Piłat umywa ręce i tym sposobem niewinność swoją oświadcza i wydaje wyrok na niewinnego Jezusa. Kiedy kapłan wraca na naszego ołtarza i mówi do was modlitwę, módlcie się bracia, aby moją i waszą ofiarę, Piłat pokazuje ludowi Chrystusa, mówiąc, oto człowiek. Później zaczyna się prewacja, hymn boleści, uwielbienia Boga, bo nas wywoływano zawsze radości. To dziękujemy za wszystko. To jest hymn uwielbienia Boga. To nie, że my dziękujemy. To jest ten element, to jest ukierunkowany na chwałę, bo za chwilę zacznie się święty, święty i, moi drodzy, Pana Jezusa dekretują na śmierć. Kiedy śpiewasz święty, święty, zapada wyrok śmierci Pana. Jest w tym długim kanonie piękna modlitwa za was żywych na początku. Kiedy kapłan się modli za was żywych, wtedy Pan Jezus wychodzi z krzyżem z miasta. Kiedy kapłan trzyma przed konsekracją ręce nad krzyżem, wtedy Weronika zastępuje drogę Chrystusowi i ociera twarz. W tym momencie zawsze u nas ministrant dzwoni w dzwonek. Jest to dla was znak klękania i ty to, żebyście wiedzieli, że jesteśmy już prawie w połowie drogi krzyżowej Pana. Rozpoczyna się moi drodzy, tuż przed konsekracją chleba kapłan ma specjalne modlitwy i w Starej Mszy Świętej pięciokrotnie błogosławi. Trzy krzyże nad postaciami, a później nad chlebem, czwarty i piąty nad kielichem. Ja to we Mszach Świętych wprowadziłem. W tym momencie, moi drodzy, jest to przybicie Pana Jezusa do krzyża. Kiedy wam podnoszę ciało Pana do góry, w tym momencie Chrystusa z krzyżem podnoszą. Kiedy wam podnoszę kielich w konsekracji, z ran Pana Jezusa płynie krew. Katarzyna Livas w tajemnicy opisuje to z detalami, jaka ilość krwi spływa do kielicha. Wydawało się jej, że będzie cały ołtarz zalany, ale ona później widzi, że te strumienie krwi płyną na wiernych, którzy klęczą, którzy się modlą. I te strumienie każdego jakby obejmują, owijają się wokół niego. Bóg otacza szczególną łaską. Kto ma przy sobie, moi drodzy, tę książeczkę, tu przed tymi wykazami od tajemnicy odkupienia, jest tam piękne zdjęcie. Cud z Bawarii. Było dwóch braci. Jeden był kapłanem, drugi był fotografem, ale niedowiarkiem. I moi drodzy, to wydarzenie miało miejsce 29 sierpnia 1932 roku. Brat jego nie wierzył, co się dzieje na mszy, a wziął aparat,
podczas zwykłej mszy świętej w czasie konsekracji zrobił zdjęcie. I oto jest kopia tego zdjęcia. Kiedy kapłan podniósł hostię, jego brat do góry, na zdjęciu jest tu widoczny Pan Jezus wiszący na krzyżu. Przypominam, skończyłem całe cykle wykładów o mszy świętej. Seminarium nikt mi nigdy nie pokazał, że takie coś się dzieje, bo mówiono mi, że muszą stosować metodę naukową, żebyśmy nie zdziwili później, kiedy będziemy kapłanami. Więc wychowali czystych ateistów, racjonalistów, modernistów i stąd się nie dziwcie, że kapłan wrzeszczy z ambony. Nieważne, że nasz ksiądz proboszcz wprowadza nowości w liturgii, ale ważne, co czuje twoje serce. Będzie szczęśliwe, jak będzie msza szybko. Będzie uszczęśliwione, kiedy będzie kazanie 5 minut. Będzie bardzo szczęśliwe, kiedy twój proboszcz w 30 minutach się zmieści, moi drodzy, ze mszą świętą. Rekord polski, który padł w czerwcu, wynosi 16 minut. Niedzielna msza święta. List Episkopatu, jeszcze litania do Najświętszego Serca, składka i msza. Doszły mi wiadomości, ale nie mam pewnego źródła, więc nieoficjalny rekord polski 15 już minut. Oficjalny 16 minut. Wtedy wyczujecie wielką radość. Nie są ważne zmiany, co twój proboszcz robi, ale co ty czujesz. Jesteś na cmentarzu, słowa ci nie powie, po składkę tam jeszcze przyleci. Czyli popiera twoje bezbożnictwo. Stoisz na murku przy kościele, pod lipą. Nieważne, że ci proboszcz powie, baranie, ty byś był lepszy, jakbyś poszedł na halę, bo byś się trawy najadł, miałbyś więcej siły. Tu stoisz. Słowa ci nikt nie powie, bo twoje serce jest szczęśliwe. Tak jak dzisiaj słoneczko, zieleń, ptaszek. O, Marysia ładnie ubrana. Och, ta jakby była moją żoną. I mamy oto celebrację mszy świętej. Nikt nic nie powie, a twoje serce raduje się, ale po swojemu. Wchodzisz w dewiację i po 5 latach stania na cmentarzu, na murku, ty powiesz, że nic nie czujesz. Ciekawo, co ci powie twój proboszcz wtedy. Czemuś ty do kościoła nie chodzisz? Wtedy mówiłeś, że czujesz, a teraz nic nie czujesz. Dziś rozumiecie, dlaczego wybito te wszystkie znaki, abyście w niczym udziału nie mieli, aby wasza msza święta była trupem. Macie dowód, dlaczego ludzie do kościoła przestają chodzić? Bo Bóg zablokował łaskę. Bo jeśli wchodzisz w Boga skarby, to się tak rozkochujesz, że ty tęsknisz za Bogiem. Skończy się msza niedzielna, a ty już myślisz o następnej niedzielnej. Zaczynasz żyć Bogiem. To są nieprawdopodobne wymiary naszej wiary. Odrzuciliśmy Boga, zniszczyliśmy prawdę mszy świętej, więc dziś się nie dziwcie, że kapłani nie wierzą, że jest tam Bóg, wierni nie wierzą, ludzie nic nie czują, a kapłani dokonują coraz to nowszych zmian, aby czym prędzej was wygonić z tej resztki, która jest jeszcze w kościele. Czyli kiedy kapłan podnosi kielich, krew z ram Pana wpada do niego. Kiedy kapłan czyni pamiątkę i modli się za zmarłych, wtedy kapłan modli się cicho za naród ludzki. Kiedy kapłan mówi Ojcze nasz, na krzyżu Pan Jezus wypowiada 7 słów. Dlatego Ojciec Pio bardzo nas prosi, abyśmy świadomie odmawiali modlitwę Ojcze Nasz. Jest jego prośba, wiecie jaka? Żeby jedna aklamacja była świadoma. Święć się imię Twoje. Czytasz przykład, a już będzie Bóg Ojciec uratowany. Uradowany. Bo w tym momencie modlił się Pan Jezus do swojego Ojca. Czyli to już jest ogromne wycieńczenie, kiedy mówicie Ojcze Nasz, uwielbiajcie Boga Ojca świadomie, bo czynicie to wraz z Panem Jezusem, moi drodzy.
na krzyżu, kiedy on kona. Dzięki ojcu Pio dowiedziałem się w 27 roku mojego kapłaństwa, że kiedy przed Baranku Boży biorę do ręki świętą hostię i ją łamię, Bóg umiera. A na tylu moich mszach wrzeszczały gitary, trąbki na Baranku Boży. Jakie to było wycie! Bóg konał. Dlatego nie dziwcie się, że nie mówię wam, przekażcie sobie znak pokoju. Bo kapłan się zaraz obraca, cyk, łamie hostię, kawałek do kielicha, cyk, Baranku Boży. Dzieci, Bóg umiera. Śmierć taty, bo to ktoś bardzo bliski, w październiku, rok temu, pokazała mi, jaka powinna być postawa przekonająca. Skoro na własne oczy widziałem ostatnie oddechy ojca, widziałem siwienie twarzy, zapalone świece, płacz kobiet i moją modlitwę, ja dziś się będę inaczej zachowywał przy śmierci Boga? Tylko kiedy złamię hostię, wtedy ministrant mi się zaraz dzwoni. Obserwuj, wtedy wiecie, Bóg umarł. Padamy na kolana. Nie zapomnę tych słów mojej siostry. Tata już umarł. Bo ona jest przy śmierci prawie codziennie w DPS-ie. Bardzo często więc. Tata już umarł. Ministra bije w gong. Bóg już umarł. Jak się ty możesz kimś innym zajmować? Rękę podawać. Radośnie ciągnąć na gitarze. Wrzeszczeć. Klaskać. Dzieci. Jest to oznaka choroby naszej. Niezrozumienia. To tak jakby przy śmierci mojego taty Mikołaj Fius adapter i zatańczmy se Polkę. Dzieci, to przecież był, klęczał, widział, jaka jest atmosfera. Czy klaskał ktoś w dłonie? Czy wrzeszczał ktoś? Dlatego nie dziwcie się, że drżą mi wtedy dłonie, że jestem bezwzględny, bo Bóg w naszych orędziach mówi, ja w waszych rękach umieram, a wy śpiewacie uroczyste hosanna, śpiewacie uroczyste hura, komu? Bóg mówi, ja jestem martwy, a wy się nade mną pastwicie. Zarzuca naszej cywilizacji Kościołowi. Już nie mówię wam, że brak wam miłości. Temu pokoleniu i tym ludziom brak już litości, mówi Bóg. I teraz, moi drodzy, zaczyna się to najcudowniejsze misterium Boga. Komunia Święta. Tu się dużo mówicie. Wiele zadumy. Nie dziwcie się, że przekonałem was, do kiedy do Komunii Świętej idziecie, idźcie na kolana. Nie tyle, że już uklękajcie, tylko idźcie na kolana. Bo kiedy kapłan rozdaje Komunię Świętą, tu piszą, jest pogrzeb Pana Jezusa. Choć już w tym wymiarze, on do ciebie przychodzi uwielbiony. Tu następuje teraz skutek ofiary, owoc ofiary. Otrzymujesz Boga, gdzie Bóg chce się w tobie rozkoszować. Wy sobie postawcie za cel, że już nie będzie mszy świętej, żebyś nie szedł do Komunii Świętej. Czemu to wszystko umiera? Jesteś cały rok w kościele, nie jesteś do Komunii Świętej. Ty, chłopie, nic nie otrzymujesz. Jeszcze ci nagadali, kapłan rozdaje krew pańską wiernych pod dwoma postaciami, czyli blokuje następny przydział łaski, jaka należy się nam z puli ofiarowania krwi pańskiej przez kapłana Bogu Ojcu. Robi się wszystko, żebyście nic nie otrzymali, nic nie doświadczyli. Nasza Komunia Święta jest Baranku Boży, błysk, kapłanek, oto baranek kapłan, oto baranek Boży, który mówi, Panie jestem, godzin, tak, organista, pójdź, do zaraz gra, tam się kapelonek drze, w szeregu, w szeregu, co młodszy już wylatuje w czasie baranku, już na stopniu klęczy, żeby jakiś natanek nie szedł do komunii, nie uklęknął i zaczyna się, moi drodzy, jedno bałwochmalstwo. Dopóki
dopuścili teraz jeszcze świeckich janosików, szafarzy do ołtarza, dopuścili kobiety i jesteście udziałowcami urzędowej profanacji. Wczoraj to pokazywałem w kazaniu, wyjaśniałem te wszystkie trudne punkty rozumienia mszy świętej. Was proszę, komunię świętą przyjmujcie tylko z ręki kapłana. Kiedy bierzesz od świeckiego, bierzesz udział w profanacji. Bóg tam jest. Ale ty biczujesz Boga, ty go mordujesz. I nie ma prawa dotykać świętych rzeczy. Niech uczy i czyta naukę Kościoła. Niech przyglądnie się, co mówili święci i co mówi nauczanie Kościoła na temat rąk kapłańskich i po co on tu jest. Kiedy po komunii świętej kapłan umywa ręce, ciało Pana jest drogimi maśćmi namaszczone. Kiedy kapłan po komunii świętej idzie na koniec ołtarza, na prawą stronę, wtedy następuje zmartwychwstanie. Kapłan mówi słowa Pan z wami, pokazuje się uczniom. Gdy kapłan czyta ostatnią modlitwę poskomunio, Chrystus przez 40 dni zostaje z uczniami swymi. Kiedy kapłan mówi ostatnie Pan z wami przed błogosławieństwem, Chrystus wstępuje do nieba. Gdy kapłan błogosławi lud, Chrystus posyła na uczniów Ducha Świętego. Weźmy teraz, moi drodzy, do ręki Ordo Missae, żeby teraz zrozumieć w jednej z modlitw, że tutaj w czasie mszy świętej dokonuje się tajemnica, moi drodzy, odkupienia, dokonuje się tajemnica zmartwychwstania. I dokonuje się, moi drodzy, tajemnica w niebo wstąpienia. Powolutku Państwo znajdę. Jest. Strona 69. W łacińskim przymolimy się. My, przeto słudzy Twoi, Panie, 69, oraz lud Twój święty, i ja mogę czy to Państwo słuchaj, pomnij na błogosławioną mękę i zmartwychwstanie z otchłani, oraz również chwalebne w niebo wstąpienie tego Chrystusa, Syna Twojego, Pana naszego, składamy chwalebnemu majestatowi Twojemu z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę. I tu jest wymienionych 5 przymiotów i 5 błogosławieństw. Dziś tego nie macie. Czyli sama liturgia mszy przypomina nam, że to, co tu się dzisiaj dokonuje, to jest odkupienie, zmartwychwstanie i, moi drodzy, w niebo wstąpienie Pana. Moi kochani, moim już umysłem nie jestem w stanie nic wam bliżej przybliżyć tajemnicy mszy świętej. Wykonałem rozkaz Boga i zasiałem słowo. Wygłosiłem prawie 40 mszy świętej. 40 kazań o mszy świętej. Teraz słowo poleciało w świat i owoc na pewno przyniesie. Jaki przyniesie, to już zależy od was. Jeśli was to słowo otwarło, to uwielbiajcie Boga, ale później dalej wy to słowo siejcie, aby innych otwierać. Bo Pan Jezus wam też dał dar słowa, dał dar kapłaństwa przez dar Chrztu Świętego i macie wykonywać to dzieło ewangelizacji. Jeśli odkryjesz ten skarb sobie, dziel się z innymi. Nie martw się, jak wypadniesz. Jak zareagują? Bo to nie twój problem. To problem Boga. Ty natomiast masz mówić i przekazywać. Dlatego błagam was, dzielcie się wiarą jak chlebem. Amen. Bóg